Tymczasem syn mężczyzny wraz ze swoimi kolegami zażył narkotyki i przestał nad sobą panować. Tato, uważaj, oni są naćpani! Co się tutaj dzieje? Proszę się uspokoić! Dzień dobry! Ty masz pielęgniarkę? A ja siostrunię! Pan powinien wrócić na salę! Jacek, człowieku, pamiętaj się! Uspokojcie, puśćcie mnie! Dobra, dobra! Jacek, jak ty się możesz tak zachowywać? Zostaw że mnie, ojcze! Jak ty się możesz tak zachowywać? Jak ty możesz tak zachować ze mnie? Zostaw! Jacek, pamiętaj się! Odprzep się ode mnie! Boże, tato! Tato! Co się stało? Tak się stało. Tato, proszę. Co się stało? Proszę pana, ten pan pana popchnął. Halo, zostaw mnie. Proszę sobie usiąść. Dobrze, może pan wstać? Powolutku. Stało? Powolutku. Dożył pan głową, powolutku. Dobrze, pójdziemy zrobić tomografię. Niech pan wstanie, niech pan stanie. I na wózek. Jezus Maria. Dobra, idź do pracowni. A ty pokaż się, brałeś coś? Nie, zostaw mnie. Pokaż mi oczy, brałeś coś? Tak. Amfetaminę? Tak, zostaw mnie, co z tato? Zabierz go na salę, podaj mu kropluskę. Dobrze, proszę pana, wracamy do sali. Boże, jestem totalnie zszokowana. Jacek bierze narkotyki, popchnął tatę. No to jest całkowite przegięcie. Jeśli tacie się coś stanie, ja mu tego nigdy nie wybaczę. I po tym, co zrobił, to lepiej niech trzyma się od nas z daleka.